To ogólnie dobry, ale nasze tempo już może nie tak dobre w porównaniu do całej reszty. Poziom jest bardzo wysoki, ponad nasze dzisiejsze możliwości i na dzień dzisiejszy nie widzę w ogóle szans rywalizacji z czołówką. Jak charakterystyka odcinków? Odcinki chyba najlepsze z dotychczasowych eliminacji Mistrzostw Śląska. Szybkie, trochę szutru, wyboi, dużo cięć. Także wszystko myślę, że tutaj na tym rajdzie było. Jak to wyglądało z drugiego fotela? Znaczy ja myślę, że tak, no, współpraca między nami jak najbardziej się układała, wszystko było, że tak powiem, czysto, bezbłędnie i Szymon naprawdę jechał na już limicie możliwości tego samochodu i po prostu wydaje mi się, że jeżeli nie zainwestujemy już teraz typowo w sprzęt, czyli w skrzynię, mocny silnik, to nie ma sensu już po prostu jakby rywalizować na tym poziomie tutaj w tych rajdach. No bo teraz już no, my zdaliśmy z siebie naprawdę 110%, miejscami już naprawdę było bardzo grubo i wydaje mi się, że po prostu jak nie zainwestujemy w silnik tak porządnie, w skrzynię biegów, to po prostu zawsze będziemy na piątym, szóstym miejscu, bo czołówka to jest kosmos, to jest po prostu nieosiągalny kosmos i taka jest nasza opinia, myśmy dali z siebie wszystko, więcej chyba się już nie da z tego samochodu. No i co, została Barbórka Cieszyńska, tanio tam skóry nie sprzedamy, bo to rajd u nas. Więc będziemy tam ostatkami sił i potu bronić jakiejś czołowej lokaty. No i zobaczymy, no przyszły sezon, to jeszcze będziemy myśleć dalej. Z numerem 23 Szymon Żarłow, Łukasz Sitek, automobil Cieszyński, Honda Civic na Zakaczy.